A było to by tak. Halo? Oj, Rodek? Ja bym miała do mojego chłopa wizyta domowa zamówić. Dałoby się to ci co załatwiać? Że co? Doktora nie ma. A odlecicie, odlecicie do bandze? A odlecicie do? Jutro? No może to co jutro? A jak są chory nazywa? No to doch, ja tak nie wiem. A mój chłop! A mój siedrości! Kiedy urodzony? Ja tak ich nie wiem. Ja zabać się ma. To była ta wojna. Ta pierwsza. Leżę prawie w górę kopale. Jeden raz jego matynka tak przez papu zcała i on się urodził. Ona też połapała z sygnału, że to jej był. Bo ona słuchajcie, na którym rysowała, a tak wtedy nie liczyła. Lewoni mieli prawie kalksowanie i jeden z nich zakalkowali. I to ją umylało. I to nie chciało ślimować. 16? Ja, może bez. Ślimuję? No to dobrze. Staszku, słuchaj, weź tu naprawdę napisz na papierze tego szkłeda, żeby to co zmarnowało. Niech to właśnie na pamiątkę. No i je to zrobię. Wtedy by to było. Z tego czasu lepiej zakurzonowo doktor Buści. A był, że na takim wątłym dzieci, co wszystko mnie so inał. Jakoby choroba lepiła, zarujumił. Czy przeszła wiosnę, jesień, czy wiosna, zarujumił. No i tak też wiem, czy przeszła kolejny jesień, jest znowu zachorzył. No mąka mnie lobuła, pisze i zenotrał do tego doktora. Czy wlazła do tego ośrodka, a doktor mnie w jedną, to my ta ci szeroczko, to pomy ta ci szeroczko, dwie, że? Doktor mnie w jedną wypił. I doktor tak podniósł, koleżę mówił, głęsną ciszkę, te znowu z tym staszcie mnie, coś mi mnie wyjmuje, polecę do gabinetu. No i mama z nim wlazła, mówi, no i teraz kiedy, co temu staszkowi? Mama mówi tak, no wieszcie co, panie doktorze. On kaszle i na oczy szlach mu graje. Doktor tak co myśli, zbadł i gnie. Cholera posiedła. Mąka się tak zmartwiała. No, doktor zapisał to lepcie. No i mąka z tego gabinetu poszła. Mówi, to zaraz, to ja nie na to nic we, kupię stalecie. Bo zaraz tą było zbawki, by to zabiegowie, to może polecie. Cała gmina się zapiatrywała, tą było letać w wieszawę. To starcia na całą gminę tutaj. Tak lecę, te lecie używali. Nie tak. No i mama tak idzie z mąkami, idzie ze mną, tu z tego ośrodka. A wy w tym mieszkasz tak, pani Henia, którą są wszyscy mi interesowała. No ona mówi, Hela, Hela, skąd ty idziesz? No wiesz, nie dała doktora Buściła. A cóż, Staszkowie, a wiesz te co? Doktor Tarcinie, to choroba nazwy. A jak oni nazwą? Cholera poszedła. Może ty, może ty, Henia, wiesz, co to jest? No łez strzelał u nimi, zapalenia pleca też. Ale da ci choroby jeszcze, bo doktora nie cięła. A Henia też umęsli na mnie, jak szło, to wszystko wiedział. No wiesz te co, Hela, tego ja też nie wiem, co to jest. Ale jedz tą dobrą radę. Będę ci stronie drodzie, myślę weterynarz. Myślę co? Bo nie w tej medycynie też szkolony. Wyskiej co do niego zapytaj. No mama, poszła ze mną do tego weterynarza i mówi, panie doktorze, nie co dała u doktora Buściła ze Staściem, a doktor tak dziwnie ta choroba nazwy i nie wiem co to jest. Henia też nie wie. Może to doktor tu mnie w tej medycynie szkoły nie był głupio zapytać co. Doktor tak uczonego zapytał sobie, co to robić ma człowieki. A doktor tak, weterynarz tak mężczyzna mówi. Właśnie wszystko, ty możesz iść spokojnie do domu. To jest wielka grypa.